Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Prezydent Biden umył w sobotę ręce na temat Afganistanu, no i kilkaset tysięcy ludzi zostanie zamordowanych. Cały naród afgański znowu będzie wciągnięty w średniowiecze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ostatnia sobota, no to przejdzie do historii świata, no i Ameryki, jako najgorszy dowódca sił zbrojnych amerykańskich po tym wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu. Tak w tym czasie, kiedy Taliban zbliżał się do Kabulu, Biden w zasadzie umył odpowiedzialność. Powiedział, że cała odpowiedzialność jest w zasadzie na Trumpie. Wszystko, co było robione, to byli jego poprzednicy, szczególnie Trump. No i czyli to mniej więcej zaprosił Taliban do zdobycia całego kraju. W tym momencie, po tej oświadczeniu, tej kapitulacji, afgańskie siły zbrojne po prostu też skapitulowały, cały opór się upadł. No i Taliban zwyciężył, wszedł do stolicy. Prezydent Ashraf Ghani uciekł tak jak Ruscy mówią, z samochodami i samolotami wypełnionymi złotem i z pieniędzmi. No i dżihadyści obalili ten rząd afgański przed 20. rocznicą 11 września. No i tu jest cały ten idiotyzm, że Biden w kwietniu, 14 kwietnia 2021 roku wbrew doradcom, wbrew ludziom, którzy się znali na tym, wbrew żołnierzom, zrobił po prostu takie polityczne, idiotyczne, tak jak on zawalił, administracja Bidena zawaliła bezrobocie, COVID, południową granicę, no to tutaj jest odpowiedzialność za te obcinane głowy, za te kobiety w burkach z powrotem, za te małżeństwa przymusowe talibańczyków z młodymi dziewczynami. To jest to, co 11 września. No naprawdę to już trzeba być kretynem, żeby wybrać tą datę. No i teraz to jest uroczystość dla talibańczyków, dla wszystkich tych ekstremalnych muzułman. Washington na dzień dzisiejszy, no to jest po prostu nienormalny. No jest nienormalny aż nie do uwierzenia. Kiedy siły amerykańskie zaczęły opuszczać powoli Afganistan, no to Taliban zaczął atakować, ogarnął w ciągu 11 w sumie dni Taliban z Al-Kaidą, bo to dwie siły, grupy, no oni pchają ten wózek w tym samym kierunku. Oni zaczęli izolować Kabul, no i podporządkowywać sobie wszystkie te miejsca do prawa koranicznego, no bo o to chodzi, to ten kalifat cały ISIS parę lat temu, no to była ta symboliczne zwycięstwo, to jest to, co oni potrzebują i co robili. Wszystkie te mniejsze miasta, Ghazni, Lagman, Logar, Paktia, to wszystko upadało. No i w niedzielę upadł Kabul, tam były dantejskie sceny, no ludzie jak się patrzą na to, to przypomina kompletnie to Saigon, no tyle tylko, że w Afganistanie to ci żołnierze mieli rozkaz opuszczenia tych swoich baz wojskowych, także w tych bazach, no to tam była jeszcze Coca-Cola w lodówkach. Lodówki działały, wszystkie generatory działały. Oni nie powkładali nawet dynamitu do armat, nie podpalali
tych helikopterów po prostu dostali rozkaz wycofania się w 12 godzin i wszystkie te karabiny, rakiety, nie rakiety, sprzęt wojskowy, tam wszystko został. To był kompletny jakiś idiotyzm. Tam, gdzie talibańczycy przyjdą, no to są masowe egzekucje. Są masowe egzekucje wszystkich, czy dziennikarzy, czy ludzi, którzy z oficjalnego rządu, no bo tam jednak te 40, 50, 60% ludzi, no to chciało żyć normalnie. To tak jak w Polsce. W Polsce też komuniści 10-15% opanowało 80-90% Polaków. Na Kubie Che Guevara i Castro i tak dalej, no to też zawsze tam 10-15%. W Chinach komunistycznych, czy Lenin. No i tak samo z Talibanem. 90% to są normalni, szarzy ludzie. No może troszeczkę bardziej prymitywni, może troszeczkę bardziej zacofani, no ale oni też mają lekarzy, mają inżynierów, mają prawników, jeżdżą samochodami, mieszkają w dużych domach, czy w apartamentach. Jest i wieś, jest i miasto. No przed tą rewolucją socjalistyczną, kiedy Ruscy tam weszli, no to tam kobiety w Afganistanie to były jedne z najbardziej swobodnych narodów. Tam kobiety chodziły w bikini. No tak samo jak i w Iranie w sumie chodziły w bikini, ale jak przyszedł ten muzułmanizm, Carter pozwolił na opanowanie ambasady. Także w sumie można powiedzieć, że to Carter. Carter jest winien tego, co się dzisiaj dzieje. Carter jest winien tego, co się stało 11 września. No i Taliban przychodzi i zabiera te prawa przez te ostatnie 20 lat, kiedy Afganki miały tam jakieś te prawa, chodziły do szkoły, nie musiały nosić tych szmat na głowie, tych burek i tak dalej, i tak dalej. To jest katastrofa tej fantazji administracji Bidena, która sobie wyobrażała, że ona może z pozycji rozkazywania mówić cokolwiek Talibanowi. No, Kiedy Trump chciał rozmawiać z Talibanem, no to po prostu zbombardował ich i powiedział, macie w zasadzie współpracować z resztą narodu afgańskiego i będziecie mieli część władzy, ale nie będziecie mieli absolutną władzę. A Biden wziął, kompletnie wycofał. To jest najgorsze to, że w tym czasie, kiedy on powiedział, że ma wycofywać, no to było tylko 3,5 tysiąca żołnierzy. Tylko 3,5 tysiąca. Byli na tych bazach wojskowych, na lotniczych, byli w najróżniejszych miejscach, pomagali tam kilkaset tysięcy żołnierzy afgańskich, oni szkolili. I to wszystko upadło. Kiedy Ameryka umyła ręce, te kilkaset tysięcy żołnierzy po prostu zrzuciło mundur, przebrało się w ciuchy cywilne, no i zaczęło uciekać jak po prostu szczury przed tymi dzikusami nieogolonymi z talibami. Tak samo jak w Iraku w 2014 roku, no to przeciwnik ma coś do powiedzenia. Irak napadł na Kuwejt. No trzeba o tym pamiętać, że ta pierwsza wojna perska, no to była o to, że Irak wszedł do Kuwejtu. Bardzo często ludzie to nie opowiadają. No ale to jest cały czas, to wszystko się kręci naokoło. Także w 2014 Amerykanie musieli z powrotem wrócić do Iraku. No teraz wycofali te 3,5 tysiąca żołnierzy. Taliban opanował cały Afganistan. Wojsko afgańskie upadło. No to teraz z powrotem wysłali 5 tysięcy żołnierzy. No to też jest woda po kisielu, bo w zasadzie oni się tak rozbestwili, że nie da rady, żeby rząd jakikolwiek afgański powstał współpracujący z Ameryką. W tym rejonie pakistańsko-afgańskim to tam jest 20-30 organizacji terrorystycznych, no i oni są zdeterminowani, oni są przekonani o tym, że mają rację, że muszą zabić aliantów, wszystkich Amerykanów i wszystkich aliantów amerykańskich, no i współ
współpracowników, no, oni mówią, że to są kolaboranci, no ale Afgańczycy jako normalni ludzie chcą normalnie żyć. Ta kretyńska administracja Bidena, no to stawiała grubą kreskę między Al-Kaidą i Talibanem. No nie ma grubej kreski. To jest to samo, tak jak wszyscy lewacy, wszyscy socjaliści, czy socjaliści Lenina, czy trockiści, czy socjaliści LGBT, to oni wszyscy pchają ten wózek w jednym kierunku i tam nie ma co rozdzielać. Tam jest po prostu lewactwo, no i czy Taliban, czy Al-Kaida, no to są sprawy terrorystyczne, no i są wielkim zagrożeniem dla całego narodu afgańskiego. Administracja Bidena zrobiła jeszcze gorszą rzecz, dlatego że nakazała wypuścić 5 tysięcy więźniów tych bojowników islamskich z Talibanu. No i jak wypuścili tych 5 tysięcy żołnierzy, no to gdzie oni poszli? Oni nic nie potrafili robić. No to jest 5 tysięcy wojowników, którzy teraz opanowywują cały kraj. No ale to było zrobione to właśnie, żeby uspokoić Taliban, no ale wypuszczenie 5 tysięcy bandziorów, no to nie było najlepsze. Eksperci, no to tacy eksperci właśnie doradzali. Część ekspertów do tej pory mówi, że wszystkie te zagrożenia Talibanu, no to można skasować na odległość. Można skasować na odległość radaru spoza horyzontu i tak dalej, i tak dalej. No ale to się nie udawało. Nie udawało w latach 1990 bez tych butów żołnierskich na ziemi, na tym fizycznie tam jakich nie ma, no to się nigdy nie uda. I te morderstwa, te wszystkie pacyfikacje, ataki talibów na wioski i miasteczka. Nie powstrzyma się tego. Te wszystkie bazy terrorystyczne w Afganistanie, one po prostu utrzymały jeszcze więcej przestrzeni, no i się rozmnażają, rozprężają, także trzeba się przyszykować na jeszcze więcej międzynarodowych ataków. Na pewno będą ataki, to rozbestwienie to doprowadzi do tego, że będą ataki w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Europie na pewno będzie dużo. Za parę dni, kiedy to wszystko się otrząśnie. I najgorsze jest to, że Tajwan zaczyna być teraz w ciągu paru miesięcy. Ostatnio mówiłem, że wybory 2022-2024 mogą wpłynąć, no ale tak totalna kapitulacja, totalny upadek i totalny po prostu wstyd dla Ameryki. Wszyscy teraz wiedzą, że można kopać Amerykę, no i jest najwyższy. Chińczycy mogą mieć w kopertach plan A na wypadek właśnie ataku Tajwanu, tak jak w Polsce. Polacy też mieli atakować czołgami w ramach Układu Warszawskiego, mieli jechać tam na Belgię czy na Holandię. Niemcy wschodnie miały najeżdżać tam na Niemcy zachodnie, Czechosłowacja na Francję i tak dalej. To wszystkie te koperty to były ustawione i myślę, że Chińczycy przy tych swoich kilkuset tysiącach żołnierzy, oni też wiedzą, co zrobić z Tajwanem. Także Tajwan może być najechany. Mają tam 30% takich prokomunistycznych polityków, tam, że szybko znajdą swoje poparcie. Chińczycy wchodzą do Afganistanu też, tam podpisują kontrakty z Talibanem na miliardy dolarów, także to nie będzie tak jak w Iranie, w Iraku szmuglowania ropy. No chyba że ONZ da jakieś restrykcje i zablokuje
zabroni handlowania z Afgańczykami, z Talibanami, no ale Chiny chyba już teraz powiedzą, że mają wszystko w nosie. Oni już tak są się rozbestwili, że przypuszczalnie zrobią niezłe kontrakty finansowe z Talibanem w Afganistanie, no i napadną Tajwan. Także ta kapitulacja amerykańska no jest wstydliwa. To jest jeden wielki wstyd. Ta ucieczka ambasady amerykańskiej, ci żołnierze w tym Talibanie w środku ambasady, no to jest po prostu obraz niezapomnienia. Administracja Bidena i ta jego mówczyni to powiedziała 2-3 tygodnie temu, też się mówiła, że Taliban musi się liczyć z opinią polityczną Waszyngtonu, czy z Genewy, czy z Brukseli. No oni pokazali, jak oni się liczą. Wzięli po prostu maczugę i rozpierniczyli wszystkich tych intelektualistów, wszystkich tych teoretyków, amatorów. No łatwo jest im rządzić w Ameryce, gdzie jest jakaś demokracja, no ale w takim kraju, no to nie ma jak argumentować z człowiekiem z maczugą, no a tutaj tak właśnie się to okazywało. No wszystkie te mądre głowy, te wszystkie te debile, no to mówili, że nie ma militarnego rozwiązania w Afganistanie. No ale prawda jest taka, że jednak ta minimalna pomoc tym ludziom, tym 30-40% tych ludzi, którzy no kochało swój Afganistan, którzy kochali swój kraj, no używało do pomocy Amerykanów, no ale Amerykanie, no to wszystko było jakoś tam skoordynowane z Organizacją Narodów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy się martwili tymi ludźmi. Ta czarownica Pelosi, teraz ona wyszła i powiedziała, że w tym nowym rządzie Talibanu musi się znaleźć miejsce dla kobiet. No naprawdę trzeba być kretynką i ona jest przewodniczącą partii demokratów i żeby mówić takie pierdoły. Ona już się tak przyzwyczaiła do opowiadania bajek Amerykanom, że ona naprawdę, jej się wydaje, że te bzdury, które mówi do Amerykanów, no i Amerykanie, ci socjaliści, demokraci słuchają, konserwatyści się wściekają, no ale Taliban, no to przyszedłby z maczugą i po prostu by obił wariatkę na lewo i prawo. No Afgańczycy, jest to katastrofa, jest po prostu, będzie strasznie dużo zabitych. Washington idiotycznie zachęcał Afgańczyków do walczenia, no ale co, oni po prostu złożyli broń, no bo jeżeli usłyszeli, że nie mają poparcia, no to po prostu już się poddali i się przebrali w ubrania cywilne, żeby po prostu przeżyć, no bo Ameryka, Biden ich opuścił. Biden jest dumny z tego, że zakończył wojnę, która była prowadzona przez czterech prezydentów, i on dzisiaj w przemówieniu właśnie mówił, że on doprowadził do tego, że pięciu to już starczy. Też fantazja lewacka, to jest fantazja kompletnych ignorantów, to jest tragedia na Bliskim Wschodzie, no i tragedia w południowej Azji. Kabul upadł, zobaczymy co będzie, jest wielka tragedia. Wstyd dla Ameryki i wielka tragedia dla normalnych Afgańczyków. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujesz szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku na platformie Rumble. Zobaczymy, czy będę dawał i czy będą się pokazywały na YouTube. Jeszcze dwa dni jest po prostu ocenzurowane. Także zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co Biden robi.
przekaz dla socjalistów, widzicie, co Biden robi, no to jest po prostu człowiek nieodpowiedzialny. Cała administracja jest jedno wielkie fiasko. Także jeżeli głosowaliście na niego, to już pomijając tę wielokrotnie wspominaną cenę benzyny, popatrzcie się, co doprowadził. Setki tysięcy Afgańczyków zabił. Zabił po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych. Zdrowia dla normalnych.